O, super. Już jesteście, ja już też jestem gotowy. Także teraz polecimy. Dzisiaj zapiski maturzysty i zabawa z zadaniem 98 ze zbioru zadań do matury. Ja tutaj zacznę od pobrania plików. Nie będę pokazywał na początek zadania, bo na chwilę obecną na początek będą po prostu takie luźne moje dywagacje na temat tego zadania. Nawet bez konkretnej treści, po prostu na tych danych, które zostały dostarczone, będę się na różne sposoby bawił i potem spróbujemy zrobić już konkretne zadania ze zbioru. No więc tak, do zbioru są potrzebne po pierwsze Access. Ja mam akurat Accessa 2016, ale myślę, że w starszych wersjach będzie podobnie. Do tego są potrzebne pliki z bazą. Na chwilę obecną te pliki z bazą są na mojej stronie hackerb7.pl. Są w dziale materiały bazy danych Access. No, w tej chwili jest to jedyne, bo od tego zaczynam moje filmiki z Accessa. Natomiast być może z czasem będzie oczywiście tutaj więcej różnych plików. Chodzi o zadanie 98. Ja te pliki podlinkuję też w opisie tam na dole do filmu. Także tutaj pobieram plik z bazą. Jest to plik zip, w którym są wewnątrz zipowane trzy pliki, bo będą trzy tabele w bazie. Także tu zadanie 98. I te trzy pliczki muszę sobie wykopiować. Ja już je wykopiowałem, mam je w dokumentach w odpowiednim folderku, także do tego jakby etapu musicie dojść, żeby te trzy pliki mieć. Także ja mam tutaj akces, matura, zadanie 98 i mam tutaj oceny, przedmioty i uczniowie. Zacznijmy od uczniowie. Tak? Jest to plik tekstowy, jeszcze nie baza, dopiero trzeba go będzie wczytać do Accessa, jeszcze to nie jest baza akcesowa. Więc jest to plik tekstowy, w którym każde pole, każda kolumna oddzielona jest tabulatorem. W ten sposób są konstruowane te zadania maturalne bardzo często i musimy to zaimportować do Accessa. Podobnie mamy z plikiem przedmioty. Tu jest też numer przedmiotu, nazwa przedmiotu oddzielone tabulatorem. I trzecia rzecz, oceny, coś co łączy te dwie sprawy, tak, numer oceny, data wystawienia, ID ucznia, który dostał ocenę, ID przedmiotu, z którego ocena została wystawiona, no i sama ocena jako taka. Tu w notatniku się to rozłazi, ponieważ te tabulatory są różnej długości, ale jest to wartość oddzielona tabulatorem, do Accessa pięknie się wczyta. Pięknie, pod warunkiem, że macie datę ustawioną w komputerze, właśnie w tej postaci międzynarodowej 2014-09-08, czyli rok, miesiąc, dzień. To jest format międzynarodowy, natomiast spotkałem się już z komputerem, w którym właśnie ten format był ustawiony na inny i Access wtedy się zbuntował, nie chciał nam wczytywać w ogóle dat. Także ja mam tu w komputerze 2016-12-12, jest ten format międzynarodowy i mogę sobie spokojnie to do Accessa wczytywać za chwilę. Także te trzy tabele, ja będę je po kolei omawiał, będzie trzeba wczytać i później na nich wykonujemy pewne operacje. No, czyli powiedzmy w Accessie, pusta baza, on zapytuje, gdzie ją ma zapisać, więc już dla porządku pójdę Access, matura, zadanie 98, utwórz i baza została utworzona. Baza, czyli zbiór tabel. No, teraz muszę wczytać taką tabelę. On automatycznie mi tu zaproponował tabela 1, ale ja tego nie chcę, zamknij i nie ma 0 tabel. No i narzędzia bazy danych, przepraszam, dane zewnętrzne. I tu mam podział na import i na eksport. Prawda? Ja chcę z importu sprowadzić plik tekstowy. No i pojawia się okieneczko, w którym mogę wskazać ten plik. Czyli przeglądaj. Dokumenty Access, matura, zadanie 98 i powiedzmy na początek uczniowie. OK. I teraz jest pytanie, czy jest to stała szerokość pola, że każde pole ma odpowiednią ilość znaków. Nie, to nie jest nasz przypadek. Nasz przypadek jest ograniczony, czyli znaki takie jak przecinek, tabulator rozdzielają pola. No u nas jest to tabulator. Czyli dalej. No, sam automatycznie Access zaproponował tabulator, dlatego zostawimy. I tu jest ważne, pierwszy wiersz zawiera nazwy pól, bo w pierwszym wierszu jest ID ucznia, imię, nazwisko, klasa.
Czyli to nie są jeszcze dane. Jeżeli tego nie zaznaczę, akces potraktuje to jako dane. Muszę to zaznaczyć i wtedy wizualnie już widać, że zostało to zaimportowane jako ID ucznia, imię, nazwisko, klasa w ten sposób. Resztę akces tutaj rozpoznał mi poprawnie, czyli dalej. I teraz pytanie, jakiego typu ma być każde pole? No ID ucznia ma być krótki tekst. No tak, bo to nie jest sam numer, tylko numer łamany przez rok, nie wiem, rok przyjęcia do szkoły. Tak mi się wydaje. Zresztą to dla naszego zadania nie ma znaczenia, jakie to jest ten, ale nie jest to na pewno ani data, ani liczba. No, zwykły, krótki tekst. OK. Imię? Krótki tekst. Zgadza się. Nazwisko? Krótki tekst. Zgadza się. Klasa? Krótki tekst. Zgadza się. Dalej. I teraz akces pyta o klucz główny. Prawda? O klucz podstawowy. I teraz, jeżeli my pozwolimy akcesowi dodać klucz podstawowy, to w naszej tabeli pojawi się kolejna kolumna, która będzie oznaczała numer ucznia. I to spowoduje, że nie zadziała. W przypadku oceny mamy ID ucznia takie. Czyli i tak musimy się posługiwać ID ucznia. Nie jest nam potrzebne ID ucznia typu 1, 2, 3, 4 i tak dalej. My już mamy ID ucznia, no, coś przez rok, coś przez rok. Czyli prawdopodobnie numer ucznia w danym roku, takie były pewnie założenia projektanta. Dlatego tu muszę zmienić, że wybieram własny klucz podstawowy. Akces sam podpowiada mi, że tym kluczem podstawowym ma być ID ucznia. No i nazwa tabeli, no niech będzie dokładnie taka jak pliku uczniowie, czyli zakończ. Zamknij i powstała mi tabela uczniowie. I analogicznie będę wczytywał sobie tabelę z ocenami i tabelę z przedmiotami. Na razie tego nie zrobię, po to, żeby później mieć okazję wczytywać i przypomnieć Wam jeszcze raz, jak to się wczytuje. Na chwilę obecną wczytałem tabelę uczniowie. Zajrzę sobie do niej. No i pięknie mam to samo, co było przed chwilą w pliku tekstowym. Tym razem mam podzielone na kolumny. Te oddzielenia tabulatorami zostały ładnie przyporządkowane do konkretnych nagłówków. No i spróbuję sobie założyć pewną kwerendę, czyli mówiąc bardziej po polsku zapytanie. Kwerenda z angielskiego query tłumaczona jest w literaturze albo jako zapytanie w normalnych przypadkach, albo jako kwerenda, jeżeli jest to wymysł tutaj Microsoftu na to słowo. Także tu będziemy się posługiwać w akcesie terminologią kwerenda. No i teraz idę sobie tworzenie i projekt kwerendy. Projekt zapytania. Akces mnie pyta, jakie tabele mają należeć do mojego zapytania. Skąd chcę wziąć dane? No, jeżeli sobie wybiorę uczniowie, bo nic więcej na razie jeszcze nie mam, no to pojawi mi się okno z uczniami. No i co mogę? Mogę zrobić zestawienie typu imię, nazwisko, no i powiedzmy klasa. A ten ID ucznia mnie nie interesuje, powiedzmy. Powiedzmy, że to nie jest dla mnie w tej chwili istotne. Chcę mieć listę uczniów, imię, nazwisko, klasa. Przeciągnąłem, uruchom i uruchomiłem taką kwerendę. No ktoś może powiedzieć, żaden zysk, przed chwilą kliknąłem w tabelę uczniowie i miałem praktycznie to samo, tylko że dodatkowo jeszcze ID ucznia. Też miałem imię, nazwisko, prawda, o tutaj imię, nazwisko, klasa, no żadna radość. Ale w tej kwerendzie, którą sobie mogę zapisać, prawda, Ctrl-S, nazwać ją może niekoniecznie kwerenda 1, jeszcze nie mam pomysłu na nazwę, bo jeszcze do końca nie wiem, co tam będę chciał mieć, więc nazwę sobie uczniowie zapytanie podstawowe. Tak, i powstała mi kwerenda uczniowie zapytanie podstawowe. Klikam i otrzymuję zestaw uczniów, który jest na razie, zamknę to, żeby było wyraźnie widać. Klikam i otrzymuję zestaw uczniów, który jest na razie tożsamy po prostu z zawartością tabeli. No ale teraz na przykładzie tego chciałbym pokazać, jak formułować już bardziej złożone zapytania. Na przykład chciałbym, żeby w tym momencie mieć tylko uczniów, którzy mają na imię Beata. Piękne imię, muszę przyznać, miła mam. No to wchodzimy w projekt kwerendy.
jak wejść w projekt Kwerendy właśnie, albo na dole są takie trzy małe przyciski, widok arkusza danych, widok SQL, do którego za chwilę będziemy sięgać, bo to będzie podstawową naszą tutaj jakby celem, podstawowym naszym celem, i widok projektu graficznego. Ja z tego projektu graficznego za dużo nie będę korzystał, na razie na rozgrzewkę, imię Beata, uruchom tu u góry Kwerendę, no i mam, takie są Beatki w naszej szkole. A na imię miałaś właśnie Beata. Już coś więcej niż zwykłe zestawienie. Jeżeli będę szukał wśród 1000, 2000 uczniów, bo dzisiaj są imieniny Beaty, proszę bardzo, dyrektor poprosił, można składać życzenia przez radiowęzeł tym Beatkom z okazji ich imienin. Następne pytanie, jak to wygląda w SQL-u? Co to jest SQL? SQL to jest taki język specjalny, no niektórzy mówią SQL, ja to bardziej po polsku wymawiam. To jest język, którego nazwa wywodzi się od skrótu Structured Query Language. SQL, tak tutaj jest proponowana wymowa po angielsku SQL, więc jak już to SQL, a nie SQL, jak niektórzy tutaj mówią. No i teraz ten SQL to jest język, którym zadaje się pytania do środowisk bazodanowych. I podobnie jak w przypadku języka polskiego, język ten jako taki jest w miarę podobny we wszystkich środowiskach bazodanowych. Ale są różnice. Tak jak w języku polskim, inaczej troszkę mówimy na Śląsku. Już dampmaszyna stoi na glajzach. Srogo jak pyrun, tusto jak szpajza. Czekoją rajza. Stoi afucy, dycho ad mucho. Hyc z rozgrzonego i basa bucho. Inaczej na Warmii czy Mazurach, a inaczej jeszcze w krakowskim. Więc ten język będzie niestety się różnił i musicie zawsze zwracać uwagę na to, no, jaki jest konkretny dialekt tego języka, co w danym, będzie, w danym bazie danych będzie działało. W przypadku Accessa natkniemy się na wiele takich rzeczy, które nie działają albo działają inaczej niż na przykład w MySQL-u. Czyli teraz tak, mamy język SQL, język, w którym zadajemy zapytanie w sposób taki zbliżony do naturalnego języka. Mówimy mu oczywiście po angielsku, ale mówimy mu wybierz, tak? Select, czyli wybierz. I co masz wybrać? Wybierz imię uczniów, nazwisko uczniów i klasę uczniów. No, tu jest zapis oczywiście taki obiektowy z kropką, czyli obiekt uczniowie ma swoje pole imię. Jeżeli ktoś z Was wcześniej, prawda, ćwiczył, czy to w Greenfoocie, czy to w jakichś innych językach obiektowych, prawda, w Javie, w C++, to tam jest podobny zapis. No czasami się trafia strzałka, jeżeli to jest dynamiczny obiekt, ale zawsze jest taki zapis. Nazwa obiektu, kropka i pole w tym obiekcie. No i tutaj też jest select, wybierz imię, nazwisko, klasę. Skąd? Z tabeli uczniowie. Na razie mam jedną, całą uczniowie, ale za chwilę ich będzie więcej. Będą oceny, będą przedmioty, może będzie jeszcze tabela nauczyciele, prawda, jeżeli ten projekt się będzie rozbudowywał. Więc nie wiadomo, czy chodzi o imię i nazwisko ucznia, czy imię i nazwisko nauczyciela. No, już sam zapis uczniowie.imię troszkę to mówi, ale jeszcze trzeba powiedzieć wprost, z jakiej tabeli. Z tabeli uczniowie. No i to w ten sposób zapisane, bez tej ostatniej linijki, no to było to, co mieliśmy na samym początku. Pokazuje nam wszystkich uczniów. Ale jeżeli teraz do tego zdania dołożymy dalszą część where, czyli gdzie, czy gdy, zależy jak do kontekstu nam to tu pasuje, czyli wybierz imię, nazwisko, klasa z tabeli uczniowie, gdzie imię wynosi Beata, imię równa się Beata. No i w tym momencie mamy odpowiedź na pytanie już zdecydowanie krótszą, uruchamiam tą kwerendę i mam Beata. I mogę w trybie SQL-a, tu na dole są te trzy przyciski, albo mogę tu u góry widok, wstążkę rozwinąć, widok SQL. W tym trybie SQL-a mogę sobie zmienić Beata na przykład Wojciech. Z popielnika na Wojtusia iskiereczka mruga. I uruchom. O, proszę bardzo, tylu mamy Wojciechów w naszej szkole. Jeszcze inny sposób przejścia na widok SQL to prawym klawiszem tutaj na zakładeczce i widok na karcie tam i widok SQL.
No i w ten sposób budujemy zapytania, podając im, co mają pokazywać, z jakiej tabeli mają to brać i jaki mają warunek. Te warunki będziemy pisać za chwilę bardziej złożone i te warunki mogą być na zasadzie mniejszy, większy, mogą być na zasadzie porównania do pewnego wzorca, o czym za chwilę, na różne sposoby te warunki. I ważna jest kolejność, bo czasami uczniowie pomyłkowo piszą mi najpierw where, a potem from. Dopóki baza się nie dowie, skąd ma zabrać, to nie może się dowiedzieć też, jakie ma warunki. Bo no, jak ma nałożyć warunek, jak jeszcze nie wie, czy ma zabrać uczniowie imię, uczniowie nazwisko, uczniowie klasa z uczniów, czy ma nabrać czegoś innego. Więc musi być podane select from uczniowie i dopiero potem warunek where. Jeżeli ja mam ten warunek where, to co mogę następne zrobić? Mogę sobie spróbować uporządkować to, co widzę. No bo w tej chwili są Wojciechami, ale nazwisko jest Banasik, Tobera, Kot, Bracki, no w sposób jakiś tam. Ani nie według klas, ani nie według kolejność, którą baza pokazuje, nie jest zdefiniowana. Nie należy się tego trzymać. Jeżeli nie powiem wprost, że ma być taki, a nie inny porządek na ekranie, to będzie być może losowo, być może będzie uporządkowane według jakiegoś tam systemu, ale takiego, jakiego bazie będzie wygodnie. Na to nie można liczyć. Dopiero kiedy narzucę porządek, a porządek to po angielsku order, order by, no i teraz według czego? Uczniowie. Nazwisko. No i próbuję uruchomić i pojawia się błąd. Dlaczego? Specjalnie ten błąd zrobiłem, że zapomniałem, że jest średnik tutaj. Nie mogę pisać po średniku. W zasadzie mogę, ale to musi być kolejne zapytanie. Mogę zapisać kilka zapytań po średniku. Ponieważ ja mam jedno zapytanie, no to mogę wykonać jedno zapytanie bez średnika, w ogóle go usuwając, albo dopisując go tutaj na końcu. Ale bez średnika też zadziała, bo jest jedno zapytanie, jest koniec. Więc jeżeli ten średnik komuś przeszkadza, można go wyrzucić i mam teraz alfabetycznie od Albrecha do Tobery. Ale za to klasy są pomieszane. Więc gdybym chciał mieć sortowanie według klas, no to jak łatwo się można domyślić, uczniowie klasa i uruchom. I teraz mam ich nie alfabetycznie, ale mam ich według klas. Ja mówiłem, używałem słowa uporządkuj, nie posortuj. No gdzieś mi się wymknęło też posortuj, ale ponieważ to nie jest sortowanie bezpośrednio na bazie. To nie zmienia kolejności wewnątrz tabel. To nie zmienia kolejności na dysku. To tylko porządkuje nasz widok. To, co nasze zapytanie zwróciło. Jeżeli za chwilę zamiast o Wojciecha będziemy pytali o Basię, to dane na dysku są takie, jakie były. Baza je będzie tak samo przeszukiwała. W tym przypadku akces będzie je tak samo przeszukiwał. Natomiast no, porządek zostanie przydzielony po wyszukaniu. Dlatego znowu ważna jest kolejność, że ten order by musi być na samym końcu. Wtedy, kiedy już wybrałem to, co chcę, z jakiej tabeli, nałożyłem pewien warunek, i teraz ten warunek, dopiero po jego nałożeniu, to co jest w wyniku, mogę dopiero wprost sobie uporządkować. Właśnie nie posortować, a uporządkować. Stąd order by, porządkuj według klasy. Czyli powstało nam pełne zdanie w języku angielskim, troszkę może koślawe gramatycznie, ale no, w miarę zgodne z gramatyką języka angielskiego. Wybierz imię, nazwisko i klasę z tabeli uczniowie, gdzie imię wynosi Wojtek, czy imię równe jest Wojtek, imię to Wojtek i uporządkuj według klasy wyniki. No i efekt jest, prawda, są wyniki według klasy uporządkowane. Mam tutaj to, co chciałem. I tyle, Dubcynio, fleków. Także tyle myślę na pierwszy odcinek. Jest to takie wstępne zapoznanie się z akcesem. Zachęcam do kliknięcia prenumeruj, do dania suba i zachęcam do oglądania następnych odcinków. Tam na dole jest taki dzwoneczek, można go zaznaczyć i można o powiadomienia poprosić YouTube'a.